21 lipca wspominamy świętego Apolinarego, biskupa i męczennika. Według łacińskiej Passio, Apolinary był obywatelem Antiochii i stąd święty Piotr Apostoł przyprowadził go ze sobą do Rzymu, a następnie, wyświęciwszy go na biskupa, posłał do Rawenny. Skazywany dwukrotnie na wygnanie, Apolinary miał wśród niezwykłych okoliczności apostołować w Tracji i nad Dunajem. W końcu zaś, także w niezwykłych okolicznościach, ponieść śmierć męczeńską. Niestety opowiadanie to, sporządzone zapewnie w tym celu, aby podnieść prestiż biskupa raweńskiego, nie zasługuje na jakąkolwiek wiarę. Pochodzi zaś z drugiej połowy VII wieku. Jest natomiast pewne, że biskup Apolinary poniósł śmierć męczeńską 23 lipca, najprawdopodobniej w drugiej połowie II stulecia. Świadczy o tym m.in. mowa świętego Piotra Chryzologa, następcy świętego Apolinarego na stolicy biskupiej. Nie ulega także wątpliwości, że relikwie świętego spoczywają w cieniu wspaniałej bazyliki pod Rawenną. Ten znamienity pomnik sztuki sakralnej, ufundowany w VI wieku przez bankiera Juliusza, był także zawsze ośrodkiem kultu świętego Apolinarego, którego czczono w całej Europie, również w Polsce, gdzie jednak uchodził za świętego z Reims. Tam bowiem utworzył się z czasem tak silny ośrodek kultu świętego Apolinarego, że zaczęto uważać go w końcu za pochodzącego właśnie stamtąd, a wyobraźnia ludu uczyniła zeń jakby odrębnego świętego. Papieże Symmas i Honoriusz I rozpowszechnili jego kult także w Rzymie. W Niemczech czczono go zwłaszcza w opactwach benedyktyńskich. Módlmy się. Panie, skieruj swoich wiernych na drogę życia wiecznego, którą święty Apolinary biskup ukazał swoją nauką i męczeństwem. A przez jego wstawiennictwo pozwól nam tak trwać w Twoich przykazaniach, abyśmy razem z nim otrzymali wieniec chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.